Przede wszystkim planuję dziś podzielić się tym, jak to się stało, że zostałem katolikiem. To była ostatnia rzecz na świecie, jaką kiedykolwiek planowałem. I gdyby mi ktoś powiedział 10 lat temu, za 10 lat opowiesz o tym, jak zostałeś katolikiem w katolickim kościele w Riverside w Kalifornii, wylądowałbym w szpitalu z powyłamywanymi od śmiechu żebrami. To było coś wręcz nie do pomyślenia. Jak wielu innych, miałem sporo fałszywych wyobrażeń o kościele katolickim, które były głębokie, ale uleczalne. Arcybiskup Fulton Sheen kiedyś powiedział: nie ma nawet 100 osób w USA, które by nienawidziły katolicki kościół, ale są miliony nienawidzące to, co mylnie uważają za kościół katolicki. To jest kluczowe rozróżnienie. Bylibyście zdumieni, wiedząc, jak mało ludzi naprawdę zna kościół rzymskokatolicki i potem nienawidzi to, co rozumie. Nie jestem pewien, czy znalazłoby się nawet 100. I'm going to break down my own conversion process into various stages. And I want to just share briefly. Teraz zamierzam podzielić swoje świadectwo na etapy i chcę wam przedstawić w skrócie, jak się one różniły między sobą. Na początku moje badania były zakorzenione w Piśmie Świętym. Byłem pełen pasji i energii i dla mnie była to powieść detektywistyczna, w której szukałem śladów prowadzących do prawdy, by znaleźć miejsce na świecie w chrześcijaństwie, gdzie prawda jest obecna w życiu i nauczaniu, w codziennym życiu. Byłem detektywem pełnym energii, szukającym każdego możliwego śladu i w pewnym momencie zauważyłem, że ślady prowadzą mnie do Rzymu, ale to odrzuciłem jako ewentualną siłę prawdy. Nigdy ani przez moment nie wyobrażałem sobie, że tam skończy. Ale tak zacząłem i jak każdy, kto przeszedł taką drogę, potwierdzi, detektywistyczna powieść powoli i stopniowo zamieniała się w horror. Że nagle ten kościół rzymskokatolicki, który wiedziałeś, że bezpiecznie możesz odrzucić, że jest przeciwny Biblii w każdym ważnym punkcie dotyczącym zbawienia, nagle w jednym za drugim i kolejnym, i kolejnym, i kolejnym punkcie okazuje się prawdziwy. I po 10 czy 15 takich przypadkach zaczyna to być przejmujące. I w końcu proces ten zaczyna przybierać formę nadnaturalną. Nikt nie wie, ja z pewnością nie wiedziałem, kiedy się to stało, jak Duch Święty działał. I wtedy z horroru zamienia się ta historia na love story. I zauważasz, że to, czego się tak bałeś, to jest twój dom. Jest to powrót do domu, w którym poznajesz braci i siostry, swą matkę, oblubienicę Chrystusa. Jest to niesamowite uczucie. Teraz trochę wolniej przejdziemy przez te trzy etapy, które miały miejsce. Wychowałem się w nominalnie protestanckiej rodzinie. Nie chodziliśmy zbyt często do kościoła i jedyne, co pamiętam z dzieciństwa, to jak uciec z niedzielnej szkółki. Gdy rodzice przywozili mnie i siostrę do szkółki, wracali do domu, więc my lecieliśmy do galerii lub robiliśmy coś innego. Gdy byłem nastolatkiem, kościół mnie w ogóle nie interesował. Byłem zainteresowany sprawami tego świata. Wylądowałem w sądzie dla nieletnich z długą listą oskarżeń. Tylko niektóre rzeczy, jakie rzeczywiście zrobiłem, się wydały, ale i tak groziło mi 1,5 roku więzienia. Wiedziałem i moi kumple też, że coś się musi zmienić, bo moje życie szybko staczało się po równi pochyłej, a ja wymykałem się spod kontroli. I knew, even if my friends didn't, that things had to change because my life was headed down fast and I was out of control. At that time,
W tym czasie pewien człowiek pojawił się w moim życiu. Jestem przekonany, że przysłany przez Boga. Nazwijmy go Jack. Jack studiował w Pittsburghu i pracował w parakościelnej organizacji. Parakościelna znaczy, że nie była związana z żadną denominacją. Organizacja ta wyszukiwała młodzież sprawiającą problemy. Jack kręcił się koło naszego liceum, grał z nami w kosza, chodził z nami na mecze, był z nami, chciał nas poznać. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest związany z organizacją Young Lives, które miały jakieś cotygodniowe spotkania, na które nikt z nas nie chodził. Ale poszła kiedyś wieść, że na tych spotkaniach bywa znakomity gitarzysta, więc zapytałem Jacka, a on powiedział: prawda, musisz poznać Waltona. Wtedy gra na gitarze była dla mnie niemal religią. Pomagało mi to unikać konfliktów z prawem. Były więc w tym jakieś konstruktywne przyczyny. Wylądowałem więc na takim spotkaniu, częściowo z powodu gitary, częściowo z powodu dwóch dziewczyn, które tam chodziły każdego tygodnia. Więc moje motywy nie były do końca czyste. Poznałem dobrze Waltona, a Jack przekazał nam Ewangelię, jak on ją rozumiał. Że wszyscy jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy zbawienia i że Jezus oddał za nas życie, a my musimy dokonać wyboru w oparciu o ten fakt. Po pewnym czasie, gdy sprawdziłem, co mówi Biblia, podjąłem tę decyzję. Wszyscy to słyszeliście. Nie można mieszkać w południowej Kalifornii i nie słyszeć. Jeżeli uznasz, że Jezus to Twój Pan i Zbawiciel, będziesz zbawiony. I jest pewna głęboka prawda w tym zawarta, nawet gdy jest ona nieadekwatna z katolickiego punktu widzenia. Gdy protestant zapyta, czy jesteś nowonarodzony, powinieneś odpowiedzieć: oczywiście. A co przez to rozumiesz? Gdy odpowie: czy uznałeś w tym sercu Jezusa za swego osobistego Pana i Zbawiciela, powinieneś odpowiedzieć: tak, oczywiście, ale także w moich ustach, przełyku i żołądku, jako osobistego Pana, Zbawiciela, Jego ciało, krew, duszę i bóstwo. Ale to nie dlatego jestem nowonarodzony. Jestem nowonarodzony, bo jestem ochrzczony. Inaczej mówiąc, możesz zawsze budować na częściowej prawdzie, jaką mają nasi odłączeni bracia. Nie ma potrzeby się ich obawiać. Możesz zawsze coś znaleźć, na czym można budować. Wracając do tematu, Jack uczył mnie Biblii. Ja byłem w liceum, on zaczynał seminarium i chodziłem z nim na niektóre wykłady i odkryłem, że najważniejszą postacią, o której Jack ciągle mówił, był Martin Luther. Zapytałem więc mą nauczycielkę w szkole, czy mogę finałową pracę napisać o Lutrze i o sola fide. Ona zapytała: sola co? Nie wie pani, to podstawowa doktryna reformacji. Zbawienie przez wiarę, w przeciwieństwie do katolickiego legalizmu. Odpowiedziała: dobrze, możesz pisać na jaki temat chcesz. Poszedłem więc do domu i przeszukiwałem książkę za książką na temat Marcina Lutra. I napisałem pracę pełną entuzjazmu, otrzymałem z niej najwyższą ocenę i wszystkim swym przyjaciołom mówiłem nie tylko o Ewangelii i o Piśmie Świętym, ale też o Lutrze. Prawdą jest, że pierwszą poważną książką teologiczną, jaką czytałem, była jego książka De Servo Arbitrio, książka uznawana za jego najważniejszą. Kończyłem liceum i chodziłem na serio z dziewczyną. Wybieraliśmy się na studia. Ona była katoliczką, byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Ja grałem na gitarze, ona na fortepianie. Byliśmy sobie coraz bliżsi i myśleliśmy o ślubie. Ale wiedziałem, że nie mogę się ożenić z katoliczką. Dałem jej więc Biblię antykatolicyzmu. Nie wiem, czy ją kiedykolwiek widzieliście. To książka autorstwa Lorraine Bottnera. Nosi tytuł Rzymski katolicyzm, duża, gruba księga pełna błędów. Ale ja tego wtedy nie wiedziałem. Dałem ją jej i innym przyjaciołom, którzy byli katolikami i w czasie wakacji dostałem od niej list. Dziękuję, nigdy w życiu już nie pójdę na mszę. A ja dziękowałem Bogu, że mi pozwolił być Jego sługą i zbawić ją z całą moją szczerością i ślepotą.
Mniej więcej w tym samym czasie wydarzył się inny kryzys, który był blisko związany z Kościołem katolickim. Moja ukochana babcia, naprawdę ukochana, była damą ponad 80-letnią, bardzo cichą, bardzo skromną, ale także świętą. Mój tata opowiadał, że gdy był dzieckiem i jechali na wakacje do południowej Karoliny czy na Florydę, zawsze wybierali boczne drogi, bo jego mama tego żądała i zawsze zabierali dodatkowy koszyk lub dwa jedzenia, by jadąc przez miasteczka i widząc małe, głodne dzieci, zatrzymać się i dać im koszyk z jedzeniem, by go zabrali do domu i podzielili się z rodziną. Tata pamiętał to z każdego roku. Taką miałem babcię. Cichą, skromną i świętą. Myślę, że ona dziś mnie słyszy. Zmarła, gdy skończyłem liceum i pamiętam, że poszliśmy tam z tatą do jej domu, sprzątając jej rzeczy i znajdując książeczkę do nabożeństwa. I pamiętam, że się modliłem, by Bóg nie pozwolił, by te zabobony nie zatrzymały jej duszy. I przeglądałem wszystkie jej rzeczy, obrazki świętych. Ja byłem nauczony, by uznawać to wszystko za przesądy, dodatkowy bagaż wymyślony przez ludzi i dodany, by skomplikować bardzo prostą dobrą nowinę. Wziąłem zatem to wszystko bez wiedzy ojca i potargałem. Zarozumiałem może, lecz szczere. Znalazłem też różaniec i pomyślałem, nie. Ale ona jest wolna nareszcie od tego. Trudno mi mówić teraz o tym, bo uważam ją za skromną, świętą kobietę, ale wspominam to, bo może wam to pomóc zrozumieć, co myślą protestanci, zwłaszcza ewangelicy, fundamentaliści, charyzmatycy, którzy patrzą na katolicyzm i po prostu nie rozumieją. A jeśli myślą, że rozumieją, zwykle są przeciwni. Z wielką werwą, tak jak ja to robiłem. A więc jestem po ukończeniu liceum gotowy zacząć studia. Bardzo antykatolicki, nie w sensie bigoteryjnym, choć znam takich, co byli, ale znałem wielu katolików w liceum. To ci, co najwięcej pili, najwięcej przeklinali. Ale ja nie byłem antykatolikiem z powodów obyczajowych, byłem nim z powodów teologicznych. To były powody biblijne. Szczerze uważałem, że katolicyzm był sprzeczny z Biblią. Poszedłem więc na studia i zdecydowałem zostać pastorem. Wybrałem seminarium w okolicach Bostonu. Ożeniłem się zaraz po studiach i oboje poszliśmy do seminarium. Ona tam robiła magisterium, tak jak ja. Ale ona była na 2-letnim kursie, po którym nie można otrzymać święceń. Ja byłem w 3-letnim programie, po którym zostaje się pastorem. Gdy byłem w Gordon Conwell Theological Seminary, które jest zlokalizowane na terenach dawnego karmelitańskiego seminarium, które zamknięto w latach 70. z braku powołań, gdy tam byłem, mój antykatolicyzm stał się intelektualnie znacznie solidniejszy. I refined my anti-Catholic instincts. I made them in a certain sense more intellectually solid. Jestem osobą intensywną. Stałem się znany na uczelni z moich bardzo kalwinistycznych, prezbiteriańskich poglądów i także antykatolickich. Ja i mój przyjaciel byliśmy jedynymi spośród bractwa prezbiteriańskich studentów, którzy chcieli, by prezbiterianie powrócili do oryginalnej, starej westminsterskiej konfesji, gdyż oryginalnie nazywała ona Kościół katolicki antychrystem. Uważaliśmy, że było kompromisem usunięcie tego, to ilustruje, kim wtedy byliśmy. Powód, dla którego to wspominam teraz, jest taki, że obaj dziś jesteśmy katolikami. On próbował mnie zatrzymać, ale o tym będzie później. Ukończyłem studia jako najlepszy student. Byłem pełen energii. Utworzyliśmy grupę kalwińskich studentów o nazwie Akademia Genewska za szkołą Kalwina w Genewie. Spotykaliśmy się raz w tygodniu na śniadaniu i przez parę godzin dyskutowaliśmy o Biblii. Zapraszaliśmy profesorów i łączyły nas wspaniałe braterskie więzi i przyjaźń ta z 10 może kolegami przetrwała lata.
And I became fast friends with about a half a dozen to maybe 10 students that I've kept close contact with now over the last few years. I graduated in 1982, as I mentioned, at the top of my class. Ale coś się stało na ostatnim roku w seminarium. Nawet zaczęło się wcześniej, bo na drugim roku moja żona zrobiła coś bardzo dziwnego. Wzięła przedmiot etyka chrześcijańska, nauczany przez bardzo błyskotliwego profesora, który podzielił klasę na kilka zespołów. Jeden zespół studiował karę śmierci, drugi atomową wojnę, aborcję i wreszcie inny środki antykoncepcyjne. Ale czemu antykoncepcja? To nie jest temat interesujący protestantów. A moja żona pyta, zgadnij, do której grupy należę? Odpowiedziałem, tylko nie mów, że antykoncepcja. Tak, antykoncepcja. Wszystkie inne grupy były pełne, więc mnie tu przydzielono. Zaczęła współpracować z dwoma czy trzema moimi dobrymi przyjaciółmi, którzy byli na tym samym roku, w tej samej małej grupie. Minęło kilka dni i żona powiedziała, ja nigdy nawet nie słyszałam argumentów przeciw antykoncepcji. Zapytałem, co za różnica? Tydzień później odpowiedziała, argumenty są silne. Dwa tygodnie później ona przygotowuje się do prezentacji. Jedyna kobieta na roku gotowa przedstawić jej pogląd do tych wszystkich mężczyzn, seminarzystów i mówi mi, zmieniłam zdanie, a ja, jeżeli tylko zdanie, a nie praktykę, to okej. Ona, porozmawiamy o tym później, po prezentacji. W następnych dniach trzech moich przyjaciół przyszło do mnie i powiedziało, prezentacja twojej żony była błyskotliwa. Wszyscy zmieniliśmy nasze poglądy. Odpowiedziałem. Muszę sam to usłyszeć. Przedstawiła mi to i oczywiście na drugim roku seminarium przyjęliśmy za prawdziwą doktrynę, którą wielu pod innymi względami solidnych katolików uważa za najtrudniejszą do akceptacji. Pewnego rodzaju ironia losu. Coś, co się raz udało katolikom. Trafiło się ślepej kurze ziarno. Trzeciego roku, na ostatnim roku mojego seminarium, wydarzył się kryzys. Rozglądałem się za studiami doktoranckimi. Wybierałem się do Aberdeen w Szkocji, by tam studiować. Oczekiwałem, by poznać bardzo dobry i prestiżowy program Uniwersytetu w Aberdeen, gdy odkryliśmy, że jesteśmy w ciąży. A konkretnie to moja żona. I powodem była zmiana jej poglądów na antykoncepcję w konsekwencji małżeńskiej praktyki. Więc nie pojechałem. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, bym pojechał. Musieliśmy zdecydować, co robimy. To była końcówka mojego ostatniego semestru. Ten ostatni semestr był dręczącym okresem, bo był pewien profesor w seminarium, gdzie rozważałem kontynuację nauki, którego odsuwano od prawa nauki i było to seminarium znane jako najbardziej konserwatywna kalwińska szkoła w Ameryce, Westminster. Profesor Shepherd uczył, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę, ale nie wyłącznie przez wiarę. Mówiąc wprost, jak wielu protestantów wierzy. Nie było to do końca takie jasne. Zadzwoniłem do niego, przeczytałem wszystko, co napisał. Znalazłem się w samym centrum debaty, mimo że była w innej szkole i po studiowaniu, rozmowach z moimi profesorami, dyskusjach tych problemów z kolegami i nauczycielami przez ostatni miesiąc czy dwa powiedziałem swojemu profesorowi, którego byłem asystentem. Myślę, że Shepard ma rację i myślę, że doktryna sola fide, czyli że jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, nie przez wiarę i uczynki, jak katolicy uczą. Myślę, że Luther się mylił. Ja nawet nie mogę przekazać wam, jak dramatyczne przeistoczenie oznaczało to dla mnie. Bo nie byliście na moim miejscu przez te lata, ale przez 7 lat Luther był moim patronem. On był tym, który mnie inspirował, który z mocą głosił słowo. I w końcu osiągnąłem punkt, gdzie pomyślałem, wiecie. To jest
co Martin Luther, Calvin i wszyscy prezbiterianie określają jako artykuł wiary, na którym cały Kościół stoi lub opada. To jest w pewnym sensie przyczyna całej reformacji. I pamiętam jednego z moich profesorów uczących, że jeśli Rzym ma rację, a my się mylimy w sprawie sola fide, że jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, jeżeli Kościół katolicki ma rację, że zbawieni jesteśmy przez łaskę Chrystusa, zbawieni przez wiarę i uczynki, to jutro rano powiedział, byłbym na kolanach u drzwi Watykanu nawrócony. Jestem pewien, że mówił to z powodów retorycznych, ale miało to wielki wpływ na mnie. Rety, to katolicy tu aż tak się mylą i wszystko z tego wynika, więc ostatni miesiąc w moim seminarium zacząłem spostrzegać, że święty Paweł wcale nie uczy tego, co mówił Luther, ani Jan Calvin, ani John Knox, ani żaden z moich prezbiteriańskich przodków. Otrzymałem propozycję od kościoła prezbiteriańskiego w Fairfax, Virginia, by zostać tam pastorem, a także by uczyć Biblii i filozofii w chrześcijańskim przy kościelnym liceum. Nie miałem innych propozycji, więc się zgodziłem. Przeprowadziliśmy się do Fairfax, tuż obok Waszyngtonu, i zacząłem pracować jako pastor i nauczyciel. Ale po około 3 miesiącach lokalne seminarium prezbiteriańskie skontaktowało się ze mną i powiedzieli, że słyszeli, że mi dobrze idzie w szkole, że kazania są dobrze przyjmowane. Czy byłbyś zainteresowany prowadzeniem wykładów na temat Ewangelii Świętego Jana? Odpowiedziałem, oczywiście, to byłoby interesujące, więc dodatkowo zacząłem uczyć w tym lokalnym prezbiteriańskim seminarium. W tym czasie wydarzyło się kilka innych rzeczy. To ciągle jest jak powieść detektywistyczna, ponieważ ciągle jeszcze uczyłem Biblii i moja sesja w prezbiteriańskim kościele to rada starszych, która zarządza kościołem, kongregacją, i ta rada zachęcała mnie, bym spędził 20 do 30 godzin tygodniowo, by moje kazania trwały co najmniej 45 do 50 minut. Możecie sobie wyobrazić, co by się stało w waszym kościele, gdyby ksiądz ciągnął przez 45 minut? Byłby pusty w następnym tygodniu, ale oni mnie prosili, bym na pewno studiował długo i dokładnie, bym mógł potem nauczać tak długo, więc odpowiedziałem, oczywiście, jeżeli mi zapłacicie wystarczająco, zrobię to. Zapłacili, więc ja studiowałem Biblię, byłem w niej całkowicie zanurzony. Spędzałem czas w lokalnych bibliotekach i uczelniach, byłem na granicy odkrycia. Kontynuowałem, wracałem do tego, co studiowałem w seminarium o Biblii, szczególnie o Starym Testamencie. Jak Stary Testament jest mało rozumiany, jak większość ludzi nie rozumie, jak Stary Testament prowadzi wprost do Nowego i Kościół w Nowym Testamencie jest pełnym rozkwitem Starego. Nie porzuceniem, nie odrzuceniem Starego, ale wypełnieniem. I odkrywałem rzeczy nowe, oślepiające prawdy, które oczarowały moich parafian, ekscytowały moich studentów, i uczniowie w liceum też je przyjmowali. They were very exciting to my seminary students, and my high school kids were eating it. Ale kiedy zaczynałem poszukiwać głębiej i głębiej, pojawiła się niepokojąca prawidłowość. Od nowa odkrywałem jakąś ideę, jakieś rewolucyjne odkrycie, którego już nauczał święty Augustyn, Justyn Męczennik, Tomasz Akwinata, taki papież, inny papież. I mną to wstrząsnęło bardziej i bardziej, gdy odkrywałem, że ci katoliccy uczeni znali te wszystkie rewolucyjne nowości, które ja odkrywałem poprzez bardzo intensywne studiowanie Biblii. Miałem wrażenie, że ponownie odkrywam Amerykę. To się przydarzyło 10, 15, 20, 25 razy, gdy studiowałem List do Hebrajczyków, który jest bardzo trudny, Ewangelię Jana, która jest bardzo sakramentalna, i moi studenci zaczynali podejrzewać, że to nie jest to, co można by nazwać historycznym, tradycyjnym prezbiterianizmem. Prawdę mówiąc, moja najbardziej błyskotliwa uczennica, Rebeka, podeszła do mnie na przerwie i powiedziała: zrobiliśmy głosowanie w klasie i wynik jest jednogłośny. Wszyscy myślimy, że zostaniesz katolikiem. Roześmiałem się nerwowo. Ha, 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 ha. Jesteście zabawni. Nie, nie, co ja wam dam? To jest antidotum na katolicyzm. Nie przekonałem ich do końca.
Wróciłem tego wieczoru do domu i powiedziałem żonie: nigdy nie uwierzysz, co Rebeka i jej przyjaciele wymyślili. Ona powiedziała, że ja zostanę jakimś katolikiem. Czy możesz uwierzyć? A ona, przyglądając mi się, odparła: a zostaniesz? Odparłem: jak możesz nawet pytać? Co za zdrada twego zaufania do mnie jako pastora, nauczyciela, teologa. Katolik? Ja jestem najbardziej antykatolicki z nich wszystkich. A Catholic? I am the most anti-Catholic of them all, you know? She said, I sometimes wonder if you're not Luther. A ona odparła: czasem się zastanawiam, czy nie jesteś Lutrem na wstecznym biegu. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Odszedłem do swojego gabinetu, myśląc: Luter na wstecznym. Rozbrzmiewało mi w głowie: Luter na wstecznym. Zachowaj, Panie Boże. Modliłem się często: zrobię cokolwiek mi każesz, Panie, powiem, co chcesz, bym powiedział, pójdę, gdziekolwiek mi powiesz, bym poszedł i uwierzę we wszystko, czego uczysz, Panie. Próbowałem zatem być całkowicie otwarty dla tego, co uczyła Biblia i Duch Święty, i do każdego źródła, które prowadzi mnie do głębszego poznania Biblii. Zacząłem więc uczyć więcej i więcej o tego typu sprawach, tak że cały mój kościół był niezwykle podekscytowany. Rada starszych do mnie przyszła i poprosili, bym zaadoptował liturgię. Odparłem: liturgię? Prezbiterianie nie mają liturgii. Ale mówisz tyle o liturgii, to czemu nie zmienić naszej, by wyglądała jak ta wynikająca z biblijnego przekazu? Dobrze, jak chcecie. Chcemy, bo nas uczysz, że tak było. Zatem studiowałem to parę miesięcy i zaczynałem spostrzegać, że moja liturgia coraz bardziej przypomina to, co, jak słyszałem, jest na mszy. Ja nigdy nie byłem na mszy, nigdy nie chciałem iść na mszę, ale ludzie mi mówili: ja byłem katolikiem i my to też robiliśmy. Odmawialiśmy taką modlitwę, robiliśmy to w taki sposób. Wprowadzałem zwyczaj cotygodniowej komunii zamiast cokwartalnej, jak to było wtedy w zwyczaju. I kongregacja to uwielbiała. A po błogosławieństwie, gdy wszyscy wstaliśmy, większość członków kościoła, niewielkiego, ale większość miała piknik na zewnątrz albo w środku, gdy pogoda wymagała. Wprowadzenie liturgii wprowadziło ducha społeczności, ducha nabożeństwa, boskiego majestatu, Bożej świętości i żywego, praktycznego odniesienia się do Biblii. Tak to było w mojej parafii, a w mojej klasie w seminarium było to samo. Poproszono mnie, bym uczył 4 kursów zamiast jednego w lecie, więc tak zrobiłem i seminarzyści byli pełni entuzjazmu. Nie mogłem tylko powiedzieć im, że to, co ich ekscytuje, to nie jest historyczny prezbiterianizm, ale to, co znajduje w Biblii, co również katolicy w jakiś niezrozumiały sposób dawno odkryli. Jeden z moich najbardziej błyskotliwych studentów, nazwijmy go John, podniósł raz wieczorem rękę w seminarium i zapytał: Mr. Han, to jest zabawne pytanie, ale gdzie Biblia uczy tego, co protestanci zawsze nauczają? Ja nie jestem już katolikiem, więc wierzę, czego nauczamy, ale protestanci uczą, że tylko Biblia jest naszym autorytetem, a nie Biblia i tradycje. Gdzie Biblia uczy tej doktryny? I nagle poczułem emocjonalne wzburzenie. O nie, już pogodziłem się z utratą jednego z 2 podstawowych filarów reformacji i odpowiedziałem, co każdy profesor by odpowiedział w takich okolicznościach. Co za głupie pytanie. Pamiętam, gdy sam do siebie powiedziałem wtedy: nigdy tego nie powiedziałeś do żadnego studenta zadającego jakiekolwiek pytanie. Usiadłem spocony, patrząc na Johna, on patrzył na mnie i wiedział, że to nie było głupie pytanie i większość moich studentów to wiedziała. Odparłem: wiesz. Oczywiście najpierw pójdziemy do Mateusza 5:17-19. Zaczniemy w 2 Tymoteusza 3:16, popatrzymy, co Jezus powiedział o tradycji
w Mateusza 15, ale John powiedział, chwileczkę, panie Han, ale Jezus nie potępiał tradycji w Mateusz 15, potępiał jedynie skorumpowaną tradycję. Drugi Tymoteusza 3 nie mówi, że Biblia jest jedynym autorytetem. Mówi jedynie, że jest autorytatywna i niezbędna, by wiedzieć, czego Bóg żąda. Powiedziałem, John, ponieważ jesteśmy w połowie wykładu, czemu nie wrócić do tego w przyszłym tygodniu, dobrze? Kolejny unik, numer 2. Odpowiedział, dobrze, ale wiedziałem po jego oczach, że nie był usatysfakcjonowany. Ani nie byłem ja. Pamiętam powrót do domu tego dnia, jadąc autostradą, rozmyślałem. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Ja byłem znany w seminarium z zadawania najtrudniejszych do wyobrażenia pytań profesora. Uwielbiałem wymyślać pytania zatykające profesora. A teraz nagle role się odwróciły. Pytanie, którego nigdy... To tak jakby zapytać, czy oczy widzą, język odczuwa smak, uszy słyszą. Jak możesz poddawać wątpliwość sola scriptura? Tylko Biblia. To jest podstawa wszystkiego, co robimy. To powietrze, którym oddychamy w naszej teologii. Wykonałem 2-3 telefony do najlepszych teologów kraju. Studiowałem u nich, czytałem ich książki, więc zapytałem. Mam raczej głupie pytanie. Wiem, jest dziecinne, może mam amnezję, ale jakoś zapomniałem bardzo prostej i niepodważalnej przyczyny naszej wiary, że tylko Biblia jest naszym autorytetem. I gdy rozmawiałem z jednym po drugim teologiem, oni wszyscy mówili to samo. Najpierw mówili, co za głupie pytanie, a potem mówili to samo, co ja powiedziałem Johnowi, dając mi te same wersety. Ja im odpowiedziałem tak, jak John odpowiedział mnie, po czym zapytałem, co jeszcze jest? I odpowiadali zawsze to samo. Po prostu zobacz, czego Kościół katolicki uczy. Jest oczywiste, że Kościół katolicki błądzi. I ja odpowiedziałem, oczywiście, ale gdzie jest ogólna idea, że każda tradycja jest zła? W końcu to święty Paweł powiedział, przestrzegajcie wszystkiego, co wam przekazałem ustnie i w listach. Mówił on tu o ustnej tradycji, nie tylko o pisanym słowie. I jeden po drugim ci teologowie mówili mi, to jest założenie naszej teologii, ale co będzie, jak ta idea sola scriptura nie jest biblijna? Co za ironia. Nie mówiłem mojej żonie o tych pytaniach. Ona się wystarczająco obawiała. Pewnego dnia zaprosił mnie na lunch rektor seminarium. Powiedział, Scott, mam propozycję. Chciałbym, żebyś został dziekanem seminarium. W dojrzałym wieku 26 lat czułem się bardzo dorosły, dojrzały i mądry. Nie mogłem uwierzyć, co on do mnie mówi. Myślałem, że powie, słyszeliśmy jakieś złe rzeczy o twoim nauczaniu. Przedstawiasz te kryptokatolickie pojęcia, zanieczyszczając naszych prezbiteriańskich pastorów, ale on powiedział, chcemy, żebyś został dziekanem, bo wprowadzasz entuzjazm tych studentów. Oni lubią te wykłady, słyszymy dobre rzeczy. A ja odpowiedziałem mu, Steve, nie ma niczego na świecie, co bym bardziej chciał robić, być dziekanem tego seminarium, uczyć tego, czego bym chciał uczyć. Niczego na świecie. Żeby być szczerym, moim marzeniem było, mając lat 40 kilka, gdzieś uczyć dorywczo, a przed 50 otrzymać stałą pracę wykładowcy w jakimś seminarium. I nagle ktoś mi to daje w wieku lat 26, a ja muszę powiedzieć nie. Spojrzał na mnie i zapytał, ale dlaczego nie? On rozmawiał z kilkoma członkami naszego zarządu, którzy mówili, że rozmawiali ze mną kilka miesięcy temu i powiedziałem, że gdyby była taka możliwość, to bym ją przyjął. Odpowiedziałem, Steve, nie mogę ci teraz powiedzieć dlaczego, to zbyt niepokojące dla mnie samego, ale rezygnuję jako pastor, rezygnuję z uczelnia w liceum. Rezygnuję z nauczania seminarzystów. Co będziesz robił? Nie wiem. Masz drugie dziecko w drodze. Nie uważasz, że powinieneś wiedzieć? Tak, myślę, że powinienem. Będę się za ciebie modlił. Zrób to. I odszedłem oblany zimnym potem, myśląc, Boże, jest tam kto na górze? Co teraz? Co będę robił? To było przerażające, mówiąc delikatnie.
Żonie powiedziałem, odrzuciłem dziś pewną ofertę. Co to było? Teologiczny Instytut zaprosił mnie, bym został dziekanem. Wydawało mi się, że usłyszałam, że odmówiłeś. Tak, odmówiłem. Ona musiała pomyśleć, że ktoś przyszedł parodiując Scotta Hanna. Zmierzyła mnie wzrokiem, jakby sprawdzając, czy nie jestem naćpany. Dlaczego? Odpowiedziałem, musimy porozmawiać. Powiedziałem, jestem tak przejęty tym, by uczyć prawdy, że nie chcę stanąć przed Jezusem w dniu sądu i powiedzieć. Ja uczyłem tylko tego, czego mnie nauczono. Chciałbym móc popatrzyć Jezusowi prosto w oczy i powiedzieć, Panie, Zbawicielu, uczyłem tego, co Ty mi przekazałeś, co Ty objawiłeś i powiedziałem. Teraz nie mogę tego powiedzieć i ja. Nie mogę uczyć, gdy nie mogę tego zrobić. Moja żona jest niesamowita, ona jest najwspanialsza. Powiedziała, ja to darzę respektem u Ciebie, więc zróbmy to, co musimy zrobić. Powiedziała, znajdziemy pracę, zawierzymy Bogu, bo idziesz prawą drogą. Ufasz Mu i nie okazujesz nieposłuszeństwa dla swojej wygody. Odpowiedziałem, modlitwa numer jeden wysłuchana. Co teraz będziemy robić? Przyjrzeliśmy się studiom doktoranckim w Westminster Seminary. Nie stać nas było na nie. Zajęłoby to zbyt wiele czasu. Nie byłem pewien, czy chcę wrócić do tej szkoły. Postanowiłem zamiast tego wrócić do mojego miasteczka, gdzie oboje chodziliśmy na studia. Grove City, Pennsylvania. Znamy tam wiele osób, mamy wiele przyjaciół. Czemu tam się nie osiedlić, wychowując rodzinę w moim miasteczku? Co tam będziemy robić? Nie wiem, znajdę pracę, pakując zakupy w sklepie, pracując w magazynie, coś znajdę. Więc na wiarę przeprowadziliśmy się do miasteczka, gdzie chodziliśmy na uczelnię. Wynajęliśmy dom, wszyscy ci przyjaciele, dawni nauczyciele mówili, wspaniale, że mamy was z powrotem. Po co wróciliście? Znaleźć pracę. Nie masz pracy? Słyszeliśmy, że zostałeś pastorem, że jesteś nauczycielem, że zostałeś wykładowcą w seminarium i po prostu to rzuciłeś? Tak, chciałem wychować rodzinę i nie mogłem nikomu powiedzieć, co się działo. Więc rektor zaproponował mi stanowisko asystenta. Mógłbym uczyć filozofii i teologii na pierwszym roku. Nie chciałem uczyć niczego bardziej zaawansowanego, zanim nie poukładam wszystkiego u siebie i wieczory miałem wolne. Od 8 wieczorem do 2 rano przez 2 lata, przez około 4 do 6 godzin dziennie czytałem. I czytałem, i czytałem. Miałem ponad 200 książek, napisanych głównie przez katolików. Chciałem to usłyszeć z samego źródła, przynajmniej drukowanego. Nawet wybrałem się do proboszcza parafii, który był palącym jak lokomotywa ze świeczonym nominalnym księdzem, którego nie mogło obchodzić mniej, czy jakiś protestant myśli o przejściu na katolicyzm. Odwiedziłem zatem Newman Center w pobliżu, które miało wspomagać katolickich studentów, gdzie jakiś człowiek powiedział mi bardzo dobitnie, że od Soboru Watykańskiego II jest bardzo nieekumenicznie konwertować. Powiedziałem, co? Ja chcę konwertować. Ja nie mówię, wykręć mi ręce i zmuś mnie. Ja chcę. Odparł. Nie, zrobisz więcej dobrego Kościołowi katolickiemu i wszystkim, gdy zostaniesz tam, gdzie jesteś. Odparłem. Nie rozumiesz. Więc patrzyłem tutaj i tam i nie mogłem znaleźć uczciwych odpowiedzi. Czytałem za to. Drugiego roku w tym miasteczku zdecydowałem się zapisać na doktoranckie studia w temacie systematycznej katolickiej teologii. Chodziłbym w czwartki raz w tygodniu na 18 godzin do biblioteki, studiując, rozmawiając z profesorami o tym wszystkim. Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem siebie, jedno seminarium za drugim, tłumaczącego z Biblii, skąd katolicy mają te doktryny. Tłumacząc księżom, czy byłym księżom, którzy uczyli te seminaria, skąd katolicki kościół ma te doktryny. Co Jan Paweł II ma na myśli, mówiąc o przymierzu w małżeństwie. Ponieważ moje doświadczenie było w dziedzinie przymierza i większość moich studiów o przymierzu prowadziła mnie bliżej i bliżej do Kościoła katolickiego. Dziwiło mnie, dlaczego ja i mój najlepszy przyjaciel, prezbiteriański pastor, który był na tych samych doktoranckich studiach, dlaczego my jesteśmy jedynymi, którzy widzą w piśmie te katolickie idee. Było wiele zamieszania w tamtym czasie i jest dzisiaj, wszędzie. Skończyło się tak, że ten drugi gość studiujący ze mną imieniem Tom
prezbiteriański pastor. Mieliśmy rozmowy do późnej nocy. On miał nadzieję, że może zostać w kościele episkopalnym albo anglikańskim, a ja powiedziałem, chodźmy na drinka. Więc szliśmy więc po wykładach i mówiłem do niego przez godzinę, dwie, trzy, cztery, do północy, aż musieliśmy wracać do domu. I pewnej nocy, pewnego popołudnia moja żona odebrała telefon, gdy byłem poza domem. Tom znienacka zadzwonił. Moja żona nawet go nie znała i powiedział, ty jesteś Kimberly, tak? Tak, ja jestem Tom. Słyszałam o tobie. Właśnie zostałem katolikiem. Jestem tak podekscytowany, że muszę się podzielić tą wiadomością. Wróciłem do domu i moja żona patrzy na mnie. Co ty im tam robisz? I ten gość był pastorem w prezbiteriańskim kościele, gdzie ja wzrastałem. Ona nie mogła uwierzyć, więc co zrobiła moja żona, o czym nie wiedziałem, kontaktowała się z moimi przyjaciółmi, dzwoniąc do nich wieczorami i mówiąc, czy nie byłbyś zainteresowany wybawieniem mojego męża z okowów katolicyzmu? Większość moich przyjaciół odpowiadała, Scott Hahn, katolik? Nie, daj mu czas, aspirynę, trochę snu i wody i wylizę się sam. A ona błagała i przekonywała, nie rozumiesz, to jest poważne u niego. W końcu mój najlepszy przyjaciel z seminarium, jedyny obok mnie człowiek w prezbiteriańskim bractwie, który wierzył, że Kościół katolicki był antychrystem, był prezbiteriańskim pastorem w Harrisburgu. Powiedział mojej żonie, tak. Mogłem stwierdzić po oczach żony, że ona widziała w Jerrym Herosa, rycerza w śniącej zbroi, przybywającego, by uratować jej męża. Więc zadzwonił do mnie i powiedział, rozumiem, że studiujesz katolicką teologię. Dlaczego nie poczytasz jakiejś antykatolickiej teologii? Zapytałem, na przykład co? Przyślij mi jakieś tytuły. A czy ja mogę przysłać tobie jakieś tytuły? Jasne. Przysłał mi 10, 15, może 20 tytułów. Przeszedłem przez nie. Ja mu posłałem 20 tytułów i on przez nie przeszedł. Dostałem telefon. Jak ci się podobały? Nie, one nie odpowiadają na pytania, jakie mam. Podesłał mi 5-6 więcej i zapytał, czy ty możesz mi podesłać więcej tytułów? Oczywiście, Jerry, z chęcią. Podeślę ci pudło książek, nie tylko imiona i autor. Zadzwonił do mnie 3-4 tygodnie później. Czytałem. Dałem ci sporo książek, skończyłem je. Wszystkie? Wszystkie. Nie sądziłbym, że będziesz miał czas, będąc zajętym pastorem. Chyba, że coś się w nim gotowało w środku. Coś się gotuje w środku. Rozmawialiśmy więc przez telefon, międzymiastowa, po 4-5 godzin, do 3-4 rano, wielokrotnie, próbując odkryć jakiś kruczek. Gdzie oni błądzą? Gdzie katolicki kościół błądzi? On błądzi, to pewne, ale jak to możemy udowodnić? Gdzie jest ten dowód? Popadaliśmy w desperację i ciągle od nowa, kiedykolwiek myśleliśmy, że znaleźliśmy słaby punkt, odkrywaliśmy, że nie tylko była odpowiedź, ale do tego była mocna, niepodważalna odpowiedź za każdym razem i naprawdę zaczynaliśmy się denerwować. Obaj mieliśmy mentora, bardzo sławny teolog, który był jakby duchowym i akademickim ojcem dla mnie i Jerry'ego. Zadzwoniliśmy do niego, powiedzieliśmy, ma on na imię dr John i powiedzieliśmy, dr John, musimy się z tobą spotkać, bo wiemy, że studiowałeś w Harvardzie, jesteś czołowym prezbiteriańskim teologiem na świecie i jesteś ekspertem od katolickiego kościoła i jego błędu. Oczywiście, ale dlaczego? Bo obaj myślimy poważnie o przejściu na katolicyzm. Co? Oczywiście, że się spotkamy. Udało się to zorganizować w parę dni. On przerwał wszystko. Pojechałem do jego domu, a potem pojechaliśmy do Harrisburga. 3 godziny w jego aucie i on mówi 10 razy szybciej niż ja mówię, a ja mówiłem 10 razy szybciej niż mówię teraz. Udało nam się chyba 45 godzin rozmowy wcisnąć w te 3 godziny. Dzieliłem się z nim moją listą argumentów, z którą nie mogłem się podzielić z żadnym z moich przyjaciół w Grove City. I gdy je słyszał, powtarzał. Sprytne, sprytne, nigdy tego nie słyszałem. I dodał, jestem pewien, że możesz przedstawić te argumenty tak, że pozwolą ci zostać w prezbiteriańskim kościele. Church. Oh, no, you don't understand. You know, I'm going to point these things out to him and
W końcu dotarliśmy do hotelu, gdzie spotkaliśmy Jerego. Przez 6 czy 7 godzin siedzieliśmy z greckim Nowym Testamentem, hebrajskim Starym Testamentem, Soborem Trydenckim, wszystkimi oficjalnymi dokumentami Kościoła porozkładanymi na naszym stoliku, mając nadzieję, modląc się i wierząc, że On nas wybawi od tego smoka. W końcu przeprosiliśmy, że musimy wyjść do toalety. Spojrzałem na Jerego, na mnie pokiwaliśmy głowami. Nie, nie, nie. On wyciąga te zdania z kontekstu. Misinterpretuje Sobór Trydencki. Misinterpretuje Watykan II. Misinterpretuje dla nas Kościół katolicki przez lata. I gdy my mu przedstawialiśmy jeden argument za drugim, jego odpowiedzi były nieprzekonywujące. Mieliśmy teraz pewność, że nas oszukano i to jest bardzo poniżające doświadczenie, ale równocześnie pobudzające, ekscytujące, ale przerażające. Więc wróciłem do domu i porozmawiałem z żoną, a ona się modliła i miała nadzieję, że ta rozmowa skończy wszystko. I kiedy wróciłem przekonany, że dr John nie odpowiedział na nasze pytania w ogóle, ale raczej spowodował więcej pytań, zadecydowała, że muszę zrobić to, o czym oboje wiedzieliśmy, że muszę poświęcić się studiom doktorackim w katolickiej uczelni, gdzie mogę dotrzeć do źródła i zobaczyć, czym naprawdę Kościół jest. Przeprowadziliśmy się do Milwaukee studiować w Marquette University. Po sprawdzeniu wielu programów stwierdziłem, że ten był najlepszy dla moich potrzeb. Przeprowadziłem się tam i planowałem przejście na katolicyzm. Jeżeli będzie konieczne, absolutnie konieczne, najwcześniej w 1990 roku. I nawet to wyglądało przerażająco blisko. Ale moja żona i ja zgodziliśmy się na taki termin. To miał być odpowiedzialny krok w naukowej karierze, ale zrobiłem okropny, potworny błąd, za który będę płacił przez całą resztę swego życia. Poszedłem pewnego dnia na mszę. Pierwszy raz w uniwersyteckiej parafii zobaczyłem tych wszystkich przechodniów, tych ludzi idących i pomyślałem, będę im towarzyszył tym razem, po prostu zwykła grupa szeregowych katolików. Robotnicy na przerwie, na mszy w południe. Nikt z nich nie był studentem teologii uczącym się do doktoratu, ale patrzyłem na ich nabożeństwo, szczerość, poświęcenie czasu w środku dnia, by czcić Boga i patrzyłem, gdy w czasie konsekracji głowy się skłoniły, usta się poruszały, serca radowały, byłem poruszony. Pamiętam, wychodząc, myślałem, moje studia nad Eucharystią, moja wiara, że Jezus jest naprawdę obecny w Eucharystii, bazują na egzegezie i interpretacji Biblii. Nagle mogłem zobaczyć, co to znaczyło w praktyce, w życiu. Tu byli ci zwykli ludzie, sól ziemi, żyjący, modlący się i kochający tę doktrynę, którą ja właśnie zaczynałem na dobre akceptować. Wróciłem następnego dnia i następnego, i następnego. W ciągu tygodnia czy dwóch zakochałem się bez pamięci w mszy świętej. Nikt nie śpiewał, żadna nie była wspaniała, uroczysta, nie było łaciny, kadzideł, dzwonków, jedynie zrutynowana codzienna msza w południe. Ale ja byłem przemieniony w tydzień czy dwa. Eucharystia stała się w pewnym sensie głównym pragnieniem kierującym moim życiem. Nie mogę nawet opisać pasji, pragnienia, głodu, jakie mnie opanowywały dzień za dniem, gdy widziałem wszystkich tych ludzi karmionych ciałem i krwią naszego Pana. I myślałem, kiedy? 1990. Kiedy? 1990? Naprawdę mnie to niepokoiło. W międzyczasie na moich doktoranckich studiach znowu tłumaczyłem biblijnie wszystkie te katolickie doktryny protestantom i katolickim studentom, którzy ich nie rozumieli. I to także było niepokojące. Ja się zaczynałem łamać, mój terminarz zaczął się sypać i nagle mój najlepszy przyjaciel Jerry zadzwonił, który wtedy był na studiach doktoranckich, opuściwszy pracę pastora w Westminster, bastionie kalwinizmu i powiedział, ja i moja żona Leslie zdecydowaliśmy zostać katolikami w przyszłym miesiącu, w najbliższą Wielkanoc. Powiedziałem, Jerry, nie możesz tego zrobić przede mną. Nie możesz mnie wyprzedzić. Ty zostajesz katolikiem? Odłożyłem telefon z niedowierzaniem, zapytałem Kimberly. Czy uwierzysz? Jerry zostaje katolikiem wraz z Leslie.
Co ty zamierzasz zrobić? Nie wiem. Pamiętaj, co powiedziałeś, 1990. Tak, wiem, tak. Ja powiedziałem, zobaczymy, co Bóg powie. O nie, nie próbuj tego ze mną. Dobrze, rozumiem, ale czy będziesz się także modliła? Modlę się. Byłem na drugim piętrze w gabinecie, godzinami modląc się wieczorami, przeżywając męki z powodu tej decyzji, wiedząc, że mój najlepszy przyjaciel i antykatolicki partner przyjmie wkrótce naszego Pana w Eucharystii. A ja umierałem z zazdrości. Zacząłem się modlić. Panie, co chcesz, żebym zrobił? Gdzie chcesz, żebym to zrobił? Kiedy chcesz, bym to zrobił? Przestań się mną bawić. W końcu przestałem mówić i zacząłem słuchać. Nie usłyszałem żadnych dzwonów ani głosów, ale miałem wewnętrzne przekonanie, że Bóg do mnie mówi. Czego ty pragniesz? To był pierwszy raz, gdy odczułem tę wolność. Czego ja pragnę? To proste. Ja chcę do domu. Ja chcę przyjmować naszego Pana w Eucharystii. Ja pragnę być w Kościele. Powiedziałem też, to jest odpowiedź. Zszedłem na dół i powiedziałem żonie, czy modlisz się naprawdę? Podzieliłem się z nią moimi uczuciami. Ona niczego nie czytała o Kościele katolickim aż do tej pory. Była w ciąży z naszym trzecim dzieckiem. Była zajęta. Nie mogła kontynuować studiów teologicznych. Powiedziała zatem, o, wspaniale. Powiedziałem, ja chcę, byś miała wolność poszukiwania Boga i posłuszeństwa, jakkolwiek On cię prowadzi. Ale ja potrzebuję tej samej wolności. Myślę, że ty chcesz, bym tę wolność miał. Nawet gdy to rani. Zajęło jej dni, zajęło nam dni, by to przetrawić. Zajęło nam tygodnie, by to przetrawić. Ale Duch Święty jest potężny i aktywny w mojej żonie i w wielu protestantach, więc ona była na mszy wielkanocnej w 1986, gdy ja zostałem przyjęty. Grand Slam, chrzest, bierzmowanie, spowiedź i święta Eucharystia. I nie mogę wam opisać szczęścia, jakie weszło w moją duszę. Emocje mnie obezwładniły, intelektualnie zmiotło mnie z moich stóp. Ale właściwie to byłem spóźniony z obiadem, niemalże się spóźniłem na mszę. Wszystko w ten dzień się tak szybko spełniło, że w momencie, gdy przyjąłem Eucharystię, z trudem doganiałem samego siebie. I nagle sobie uświadomiłem, że w końcu moja religia nie jest uzależniona od moich uczuć. Chrystus jest tutaj, czuję to czy nie. Chrystus kocha mnie, czuję to czy nie. Przyjąłem Chrystusa do swego serca i ciała i nie zależało to od tego, ile wzbudzę sobie entuzjazmu i znowu uczucie wyzwolenia, wolności mnie opanowało. W ciągu tygodni i miesięcy znalazłem się w sytuacji, będę kończył już, gdy przyjaciele zaczynali dzwonić. Słyszeliśmy wstrętne plotki, Scott, złośliwe kłamstwa. Dzwonimy, by to sprostować. Pewni ludzie niszczą twoją reputację, mówiąc pewne rzeczy. Odpowiedziałem, to wszystko prawda, plus jeszcze trochę. Dlaczego? Znaczy, ty? Mogę wam pokazać rachunki telefoniczne z kolejnych 3 miesięcy. To było drogie. Rozmawiać z wszystkimi moimi przyjaciółmi, wielu byłych nauczycieli. Na przykład nazwijmy jednego Art. Miał doktorat z teologii. Uczył mnie teologii na studiach. Zadzwonił do mnie i zapytał. Jak mogłeś to zrobić? Ja go zapytałem. Jak myślisz, co jest filarem i podporą prawdy? Oczywiście Biblia. Art, to nie to, co nam mówi Biblia. 1 Tymoteusz 3,15 mówi, filarem i podporą prawdy jest Kościół, dom wiary. Och, założyłeś na mnie pułapkę, odpowiedziałem. To na mnie założono pułapkę. To ja myślałem, że tylko Biblia była. Wiecie, takie rozmowy. Ktoś zapytał, jak możesz uwierzyć w to, w co oni wierzą? O mszy, odparłem. Jezus powiedział, jeśli nie jecie mojego ciała i nie pijecie krwi, nie ma w was życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne i ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, moja krew jest prawdziwym napojem. Z jakiegoś powodu protestanci często wykształcają podświadomie zwyczaj opuszczania i przeinaczania znaczenia wersetów, które są wyraźnie katolickie. Miałem więc zaszczyt i wyzwanie dzielenia się z moimi przyjaciółmi tymi wersetami. Jeden z moich dobrych przyjaciół z seminarium, o czym nie wiedziałem, zasugerował mojej żonie, by się zastanowiła nad rozwodem. Rozmawiał z nią jako pastor i poważnie namawiał ją, by to rozważyła.
Nie mogę wam powiedzieć jego imienia, bo jest on teraz prezbiteriańskim pastorem o pół centymetra od przyjścia do kościoła katolickiego. Chcę was zachęcić. Nie chcę was zachęcać, byście wszyscy zrobili doktoraty z teologii. Nie chcę was zachęcać, byście na nowo wymyślali koło. Nie musicie. Bóg was pobłogosławił. Chcę was zachęcić do dziękczynienia za to, co rzeczywiście wam dał. Czasami trzeba imigranta, by naprawdę wytłumaczył patriotyzm tubylcom. Czasami trzeba konwertyty, by wytłumaczył katolikom od urodzenia wspaniałość ich wiary. Nie chcę być w żadnej mierze arogancki, nie chcę sugerować, że w jakikolwiek sposób jestem lepszy, bo nie jestem, ale chcę się podzielić. Chcę was zachęcić, byście wypłynęli na głębie, zagłębili się w tym, co macie, co jest spuścizną, żywym dziedzictwem, do studiowania Biblii. Nie wiem, czy kiedykolwiek czytaliście dokumenty Soboru Watykańskiego II, ale jest tam jeden z moich faworytów, który nam dał Kościół, cały o boskim objawieniu, i to może być nowość dla niektórych katolików. Ale ojcowie soborowi powiedzieli, Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo ciało pańskie. Skoro zwłaszcza w liturgii świętej nie przestaje brać i poddawać wiernym chleba żywota ze stołu Słowa Bożego, jak i ciała Chrystusowego. Czy my czcimy Pismo Święte, czy traktujemy je jak protestancką książkę zakazaną wiernym? Czy widzimy, że jest to chleb życia, że to słowa Chrystusa dla nas, listy miłosne od naszego niebieskiego Ojca napisane do swych dzieci, które On wykupił swoim własnym ciałem i krwią, by nas przyjąć z powrotem do Jego własnej rodziny? Nie chcę mówić kazania, chcę tylko podzielić dzisiaj, chcę powiedzieć, że kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, możesz zrobić wiele, by pomóc innym ludziom, protestantom, którzy nie rozumieją Kościoła katolickiego, byłym katolikom, którzy nigdy nie rozumieli Kościoła katolickiego, zobaczyć piękno i proste prawdy katolickiego Kościoła. Jak? Dam wam trzy podstawowe punkty i rady. Przede wszystkim modlitwa, cotygodniowa msza, życie sakramentalne, zezwolenie Duchowi Świętemu, by użył wszystkich łask, jakie są do waszej dyspozycji. Wszystkie te rzeczy, za które Chrystus umarł, by nam je dać. Korzystaj z tych łask. Drugie, czytaj Biblię. Nie całe księgi naraz, ale kilka paragrafów każdego dnia, wieczorem. Trzecią rzeczą, jaką bym rekomendował, to jest, byś się stał najlepszym przyjacielem, najlepszym sąsiadem, najlepszym pracownikiem, najlepszym nauczycielem, najlepszym rodzicem, najlepszą osobą, jaką możesz być, bo to stałe świadectwo rzeczywiście wygrywa serca ludzi, którzy cię obserwują przez długi czas, żyjącego i zmagającego się codziennie, by być lepszym dzieckiem Bożym i by zezwolić łasce Ojca Duchowi Świętemu, by żył w tobie. Kiedy zrobisz te trzy rzeczy, będziesz miał wielki wpływ, którego nikt nie będzie w stanie zmierzyć. I chcę cię zachęcić. Kończymy już za moment. Zrobię przerwę i powrócić na sesję pytań i odpowiedzi. Chcę, byście mogli zapytać mnie cokolwiek chcecie, ale chcę, byście wynieśli stąd dziś jedno. Pomóc się o to, co możesz zrobić, by się stać świadkiem chwały i prawdy wiary katolickiej. Każdy drobiazg pomaga i nigdy nie wiesz, jak bardzo pomagasz ludziom, będąc wiernym w małych rzeczach. Bądź dobrym przyjacielem, dobrym współmałżonkiem, dobrym sąsiadem. Czytaj Biblię, poznaj Słowo Chrystusa. Żyjąc sakramentalnym życiem w Kościele, modląc się codziennie i będąc wiernym w tych małych rzeczach. Dziękuję bardzo za możliwość podzielenia się dzisiaj z wami świadectwem.